Dzień dobry, Maciej Maciejewski z tej strony, Network Magazyn. Witamy wszystkich czytelników i oglądaczy, słuchaczy Network Magazynu w kolejnym, chyba już 9. odcinku cyklu Rozmowy Kontrolowane. Witam serdecznie Wojciecha Stępkowskiego. Witam, Maćku. Reprezentuję biznes swój marketingu sieciowego we współpracy ze znaną skądinąd firmą Amway, która właśnie wchodzi na polski rynek. Tak? No ci, co oglądali poprzedni odcinek, wiedzą, o co chodzi. I Piotr Wajszczak, znany w Polsce bloger, redaktor Network magazynu. Kochani, ustaliliśmy sobie tutaj przed chwileczką, jeszcze poza kadrem, że dzisiaj porozmawiamy o normalności w MLM, normalność w biznesie marketingu sieciowego. Jak dobrze wiecie, Network Magazyn od 7 lat promuje taką ideę, że MLM jest normalnym biznesem jak każdy inny i dzisiaj spróbujemy sobie porozmawiać na takie różne aspekty właśnie tej normalności. Powiedz mi, Wojtku, co według Ciebie oznacza normalność w biznesie i dlaczego według Ciebie MLM jest normalnym biznesem? A dlaczego jest normalnym biznesem? Bo jest biznesem jak każdy inny. To znaczy, po pierwsze, trzeba w nim pracować i to bardzo często ciężko pracować. Poświęcać, no może nie dużo czasu, ale sporo swojego wysiłku i przede wszystkim chodzi tutaj o, no tak naprawdę po tych latach, których buduję biznes Amway, uważam, że największą walką trzeba stoczyć walkę z samym sobą. Po drugie, najpierw praca, a później oczekiwanie rezultatów, nigdy odwrotnie i tutaj to, co mnie boli, i to bardzo mnie boli, bardzo dużo, szczególnie świeżych osób w MLM-ie, przedstawia swoim potencjalnym kandydatom MLM jako, zresztą z Piotrem wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, MLM jako sposób na super szybką i bardzo dużą karierę. Owszem, są jakieś co jakiś czas błyski w MLM-ie, tylko że liczy się rezultat ten, który możesz osiągnąć na dłuższy czas, długofalowo. Wspiąć się na jakiś poziom, czy osiągnąć jakiś poziom, to nie oznacza mieć ten poziom do końca życia. Bo wiadomo, w MLM-ie, ja tu mam na myśli normalne plany marketingowe, jest tak, że wchodzisz na jakiś poziom i później z reguły spadasz, później jest okres ten taki stabilizacji tego poziomu. To dwa, a trzy, biznes jak biznes wymaga sporego wysiłku poświęconego na samoedukację. Tak jak w każdym biznesie i tutaj powiedzmy taką przewagą MLM-u nad biznesem klasycznym jest to, że jeżeli trafisz do dobrego zespołu, w którym masz dobrych nauczycieli, dobrych sponsorów i górną linię rekomendacji, wtedy możesz dostać to wsparcie, czego absolutnie nie dostaniesz w biznesie klasycznym. Biznes klasyczny, otwierasz firmę, jesteś sam, masz wszystkich z konkurencji na karku, którzy jedyne co chcą, to zaszkodzić ci na tyle, żeby cię wyeliminować skutecznie z rynku i żeby cię odwieść od tego pomysłu, bo stanowisz dla nich po prostu konkurencję. W MLM-ie konkurencji nie ma tak naprawdę i tak naprawdę nie ma konkurencji nawet pomiędzy różnymi strukturami. Powinniśmy się wzajemnie wspierać, o czym ja bardzo często piszę na blogu, staram się przewidzieć. Okej, rozumiem. To teraz zapytamy redaktora Wajszczaka. Dlaczego według Ciebie, Piotr, MLM jest normalnym biznesem? No bo już jak człowiek przeżyje normalny jakiś biznes, szczególnie większy, to wczoraj też tu rozmawialiśmy, tak, każdego z MLM-u trzeba przeczołgać przez miesiąc przez jakąś fabrykę, to zobaczy, że porządne robienie tego biznesu jest dokładnie takie same, jak robienie biznesów przykładowo w fabryce czy w dużej hurtowni. Natomiast też jest normalnym biznesem, bo jest dużo normalnych ludzi. No tu jeden taki przykład siedzi. Przecież firma MLM jest często tak dziwnie bardzo źle postrzegana. Też przez między innymi filmy tam Witajcie w życiu i tak dalej. No i w sumie widzisz, mam, Wojtek, do Ciebie mocną pretensję, bo popatrz, włożysz mi już 10. raz to. Dlaczego ty mi nie mówisz o biznesie? Jak tak można?
Dlaczego mi nie mówisz, jak kupiłem z FM-u też płyn, że twój jest lepszy, a tamten jest do dupy? Tylko stwierdziłeś okej. A ile masz takich ludzi, co to kupują u ciebie? Dużo. No, dużo. Więcej. Stałych klientów obsługuję 30 kilku. Stałych klientów. Są klienci przypadkowi, których nie wiem ilu mam. Sami się ludzie do mnie zgłaszają. A Piotrek, odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego ja cię nie przekonuję, że jest coś oprócz płynu do mycia naczyń w biznesie Amway, pisałem i zresztą było o tym duże dyskusje i na blogu, i gdzieś w komentarzach, na forach dyskusyjnych, w komentarzach na naszych blogach. Kochani, kiedy ktoś chce być tylko klientem, to uszanujcie to i dajcie mu być tym klientem. Dajcie mu najlepszą obsługę, jaką on może od was dostać. Dajcie mu jeszcze może coś oprócz tego produktu, czasem, który sprzedajecie. Piotrek ode mnie trochę kupuje i od czasu do czasu jakiś tam suwenir dostanie. Na pewno jest z niego zadowolony, bo ludzie lubią, jak coś dostają jeszcze ponad to, co sobie zamówili. I tylko tyle. I tylko tyle. Nie robiłbym tego i ja nigdy tego nie robię ze swoimi klientami, że przekonuję ich na siłę, a może byś zaczął to sprzedawać, może byś zaczął budować biznes Amway. Po co? To jest czyjś suwerenny wybór, że chce być tylko klientem i należy to uszanować. Mogę wam podać przykład jednej z moich klientek, która kupuje ode mnie od 7 czy 8 lat, już nie pamiętam, kupuje stały asortyment produktowy. I kiedyś Barbarę zapytałem, posłuchaj, a czy nie chciałabyś kupować tych produktów po cenach hurtowych, czyli bez mojej marży? Miałem w domyśle to, żeby kupiła sobie licencję i nawet nie budowała struktur, a sobie kupowała po prostu taniej. I dla mnie było bardzo duże zaskoczenie. Barbara odpowiedziała, że posłuchaj, nie chcę, ja wiem, że na mnie zarabiasz 30%, ale uwielbiam to, że przywozisz mi to, pijemy sobie kawkę, pijemy sobie herbatkę, rozmawiamy o rodzinie, o dzieciach i przy okazji sprzedajesz mi te produkty. Czyli... I może być normalnie. Zaraz ci dam mikrofon. A ile masz na takiej flaszce Force? Około, nie pamiętam dokładnie, 9 czy 10 zł. To popatrzcie, no takiej flaszce ma 9 zł razy 30 stałych klientów, plus tam klienci nie stali, plus fajna pianka do szyb i tak dalej, i tak dalej. I nagle się robi bardzo dobra comiesięczna forsa. Dlaczego o tym mówię właśnie? Bo to jest właśnie normalny MLM. Często ludzie szybkie pistoleros, tam co chcą milion zarobić jutro, a pojutrze miliard, a za 3 dni ich nie ma. Na siłę ludzi molestują biznesami, ludzie po prostu tego nie chcą, jest przesyt informacyjny w dzisiejszym świecie. Im bardziej czegoś chcesz, to tym bardziej ludzie tego nie chcą. Kwestia jest taka, że jeżeli człowiek jest przywiązany do jakiegoś produktu, to w naturalny sposób może pani Barbara któregoś dnia stwierdzić, a w sumie to trzeba mam płacić tak drogo, polecę to koleżance, bo ostatnio narzekała, że jej tam łapy zdrętwiały po myciu naczyń, daję ci mikrofon. Czyli co, nic na siłę, jeżeli nic ktoś na chce siłę być. Z komłotkiem. Jeżeli ktoś chce być tylko klientem, niech będzie klientem. Niech będzie klientem. Niech on będzie zadowolony i ty będziesz zadowolony. Dokładnie. I firma będzie zadowolona i kurier. Kurier też. Kurier też. Kurier też. Dobrze. Jeszcze nurtuję, czemu nie jest chłopak wyznawcą swojej firmy, bo nie wiem, czy zauważyłeś, Maciek, a takich są, jest dużo wyznawców wiary po prostu. Scjentologów. Scjentologów, dokładnie. I to z różnych firm, gdzie jak cokolwiek napiszesz, że wiesz, no w mojej opinii na przykład w tym planie marketingowym można by było coś inaczej. A jak myślisz, dlaczego on tu siedzi teraz z nami w temacie normalność w biznesie MLM? Bo jest normalny. Dokładnie. Bo jest normalny chłopak. Dobra, to teraz taki temat. MLM, normalny biznes, jak każdy inny. I jak w każdym innym biznesie, właśnie trafiają się oszołomi, trafiają się dziadostwa. Co cię najbardziej wkurza? Wczoraj rozmawialiśmy, troszeczkę dotknęliśmy tematu tych młodych strzelb w internecie na przykład. Co cię wkurza najbardziej dzisiaj, teraz, tutaj w MLM-ie? Okej, Maciek, jeżeli pozwolisz, zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze Piotr bardzo, bardzo ważny moim zdaniem wątek poruszył. Marży, którą się zarabia przy odsprzedawaniu produktów. Słuchajcie, 200 zł na przykład zarobić na marży w MLM-ie jest stosunkowo prosto.
praktycznie w każdym MLM-ie, na każdym produkcie da się na tyle nasprzedawać, żeby zarobić te 200 zł. A zwracam uwagę, że za 200 zł strajkują i głodują chociażby różne grupy, kolejarze czy pielęgniarki, kładą się gdzieś tam przed Sejmem. Co jest prostsze, sprzedać takiemu Piotrowi na przykład płyn do mycia naczyń i kilku takim, którzy chcą ten płyn do mycia naczyń kupić? Uwaga, czy... to ja do niego dzwonię, bo jak mi się kończy. O tak. Tak, nie, przepraszam, teraz ja do ciebie dzwoniłem. Tym razem. Się mieli spotkać. Tym razem, dokładnie. Natomiast Maciek, odpowiadając na. Jeszcze nawiążę do tych dwóch, trzech stów twoich. Przeciwnicy MLM-u często mówią, że my tak gadamy, że się pisze o milionach, miliardach prowizji miesięcznie, a tak naprawdę w MLM-ie ludzie zarabiają 800, 1000 zł i to jest ich jak gdyby atrybut przeciwko, prawda? Ale zobaczcie, jeżeli taka pani Kowalska z Lublina na emeryturze, która ma na przykład 7-8 stówek emerytury, czy nawet ludzie dzisiaj biorą tyle pensji na etacie, dorabia sobie w MLM-ie drugie 8 stówek, no to ma drugą do cholery wypłatę. Czy chociażby ci, którzy mają kredyt we frankach i właśnie o te 6-8 stówek ich raty wzrosną. Walczą dzisiaj o to. Wystarczy sprzedać kilka produktów i nie ma bólu w rodzinie. Słuchajcie, a naprawdę ja widząc po moich znajomych, widzę, że to jest w niektórych rodzinach duża tragedia, gdzie wiele rodzin ledwo co wiąże koniec z końcem, a tu nagle rata o 1/3 została podniesiona i wtedy co? I wtedy trzeba odjąć od garka dzieciom, wtedy trzeba już bardziej wszystko liczyć, a wystarczy tylko troszeczkę sprzedać. Jak gdzieś kiedyś, słuchajcie, usłyszałem bardzo mądre zdanie, lepsze deko handlu niż kilo roboty. Dobra, co cię wpienia? Co mnie wpienia? Znaczy może nie wpienia, nie aż tak mocno, ale ostatnimi czasy, przez ostatnie jakieś 2-3 lata obserwujemy bardzo duże zafascynowanie internetem, określane mianem automatycznego biznesu. Wystarczy, że kupisz jakiś autoresponder, wystarczy, że założysz blog, na którym nic tak naprawdę nie napiszesz, nic nie opublikujesz wartościowego i będziesz mieć... Aha, jeszcze w ogóle niektórzy mówią, że listę to tak naprawdę lista się sama powinna robić. Nie, no ważne, żeby jeszcze skończyć szkolenie Jacka Dudzica. No tak. Chociaż... Wystarczy napisać, jestem po szkoleniu tak, Jacka Dudzica. Dokładnie, chociaż jeżeli chodzi o Jacka, jak już jesteśmy, ja bardzo sobie cenię jego wiedzę i sam bardzo dużo się od niego nauczyłem, nie kupując żadnych od niego szkoleń, tylko po prostu obserwując. Także słuchajcie, nie zawsze tutaj też ten taki rozsądek... Czyli ogólnie takie zachłyśnięcie się młodych ludzi internetem i robienie z tego wielkiej szopki. Jeden problem ci ludzie mają, że Jacek Dudzic, bo wiesz, marketing jest marketingiem, więc tutaj ja Jacka lubię, przecież znam go, ale jedną rzecz no, nie robi. No, nie mówi, ile czasu poświęcił na to, żeby się tak wykreować. Tak, i to też jest bardzo A wszędzie ważne. W mailingach jest napisane, jak zarobić w miesiąc 25 tysięcy. To jest po prostu dla mnie ordynarne działanie w stylu w banku dają ci kredyt, wiesz, niską ratkę za 10 zł miesięcznie, tylko zapominają dopowiedzieć, że jest to kredyt 1000 zł na 10 lat. Można handlować LSD i mniej więcej takie zarobki będą po miesiącu. No na przykład, nie, ale wiesz, to właśnie o to chodzi, że można dojść do tego, co Jacek, natomiast no, wszystkie te szkolenia dokładnie idą, wiesz, w kierunku, no dajcie chłopaki forsę, a naprawdę jest coraz więcej ludzi wkurzonych, bo tego się nie da w miesiąc zrobić, czy w dwa po prostu. No. Wiecie, co mnie najbardziej wpienia, kiedy wchodzę... Sorry Jacek, się wnerwisz, przyjedź do tego faceta, ja ci normalnie jeszcze zapłacę forsę, żebyś w miesiąc mu zrobił 25 tysięcy w Amwayu. Tak wczoraj gadaliśmy. Ha. No tak, w MLM-ie. W MLM-ie, ale takim nie na web, MLM-ie, nie, bo przecież nie w piramidalnym hostingu, który kosztuje tyle, co wiesz, super, hiper, złoty serwer na home'ie, a wiara wchodzi w te biznesy tylko po to, że piramidy tam ludzie budują i sorry, że to mówię, oczywiście, ale muszę, bo to są jakieś produkty gówniane, których w ogóle nikt nie potrzebuje i wchodzą w ogóle cały marketing, zobacz, macie, jest robiony dokładnie na zasadzie, wiesz, wejdź tam, bo 20 tam dolarów na miesiąc jest, wiesz, abonamentu i w ogóle na jakieś beznadziejne usługi, no.
Tak, jeżeli pozwolicie, panowie, i później ci wszyscy ludzie, a jest ich bardzo dużo, którzy po raz pierwszy się zetknęli z MLM-em, myślą, że wielopoziomowy marketing właśnie na tym polega. Kup hosting, wykup jakieś tam miejsce w jakiejś strukturze, przejdź moje szkolenie, kup autoresponder, załóż bloga i tyle. Natomiast Piotr zwrócił bardzo uwagę na bardzo ważną rzecz. Wykreowanie gdziekolwiek takiej marki wokół siebie zajmuje czas i przede wszystkim systematyczność. Słuchajcie, ja uważam, że każdy w MLM-ie może osiągnąć sukces, jeżeli tylko uzbroi się w jedną cechę. Cecha się nazywa wytrwałość. Jeżeli chodzi o internet, to wiecie, co najbardziej mnie wpienia? Kiedy wchodzę sobie na bloga jakiejś młodej osoby, czy na jego stronę internetową i otwiera mi się na cały ekran okładka książki, tak? I zapisz się na newsletter, tak. Zasubskrybuj się, tak. Będziesz otrzymywał jakieś informacje, jak zbudować właśnie super, hiper biznes w miesiąc, jak zarobić 250 tysięcy w miesiąc, a już szczytem bezczelności jest, że dostaniesz za darmo tą książkę, tak? Tak. Ja kolekcjonuję sobie takie perełki, te książki, robię screeny i planuję zebrać jeszcze kilka i zrobić taki wybuch. Zrobić Network Magazyn 2. Nie, zrobię taki wybuch wtedy wszystkich tych okładek, gdzie niby się sprzedaje te książki. I ja piszę do tych ludzi. Drogi na przykład Ryszardzie, chciałbym nabyć tą książkę i podaję tytuł. W jakiej księgarni mogę ją kupić, tak? Wtedy otrzymuję po kilku dniach maila. Przepraszam bardzo, ale to nie jest książka, to jest plik PDF. No to ja wtedy odpisuję, to po jaką cholerę reklamujesz tam, że mam się zasubskrybować i dostanę od ciebie książkę, tak? Napisz, że to jest plik PDF, a nie książka. Dokładnie. Poza tym, a propos jeszcze normalności... Sorry, że się wtrącę, to jeszcze jest kolejny problem, że ludzie nawet tego Jacka Biznego nie są w stanie dobrze zduplikować po prostu, bo Jacek nie pisze nigdzie, że będzie książki dawał, tylko kursy, albo newslettery, albo właśnie dokładnie pliki z tym, jak to robić, czy filmy z tym, jak to robić, nie? A ludzie nie, oczywiście, oni... No... Pliki, tak jest zrobione zdjęcie, że ta książka jest... Jak dwie tak jest. Biblię, no nie dość, że, czyli nie dość, że bulnęli, no. to jeszcze i tak nie zrozumieli. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi jeszcze a propos normalności. Słuchajcie, ci, którzy zaczynają i którzy, chociaż ja uważam, każdy przez ten taki okres takiej ślepej fascynacji musi przejść i zrobić troszeczkę głupot, ale sztuka polega na tym, żeby zrobić tych głupot jak najmniej. Mianowicie... Proponuję, ponieważ MLM z założenia powinno się zaczynać budować w gronie rodziny przede wszystkim, znajomych, to proponuję, kiedy dołączysz do jakiegoś MLM-u, bądź tak samo, takim samym przeciętnym Iksińskim, który się zachowuje tak samo jak przed MLM-em. Żebyś nie robił takiego klimatu wokół siebie, że o, był normalny, dopóki nie wszedł w ten biznes, a teraz to coś mu odpaliło. Mówi o jakichś milionach, skacze, wiesz, w dolarach, w oczach, z dolarami w oczach skacze. Tutaj taki słynny przypadek z bułeczką, kiedy, i to jest, słuchaj, autentyczny, słuchajcie, przypadek, gdzie ktoś, kto dopiero co wszedł akurat w biznes Amway, miał znajomego piekarza i poszedł do niego rekomendować go do biznesu bezpośrednio do jego piekarni, czego się absolutnie nie powinno robić, no ale to już abstrahując od tego, powinno się robić spotkanie w domu albo w jakimś neutralnym miejscu, nie w biurze, nie, bo wiadomo, że w biurze to jest biuro i ktoś zawsze zadzwoni, ktoś przyjdzie. No i piekarz mówi do niego po całej tej prezentacji tamtej osoby, posłuchaj, no ale na razie, wiesz, ja tu mam piekarnię na głowie, na razie nie chcę, może później. Ten wziął świeżo upieczoną bułeczkę, mówi, nie chcesz, to ja, to nie, ja będę jeździł Mercedesem, a ty zdechniesz z tą bułeczką w ręku. No i to niestety, ale zbudowało
przeciwstawny efekt, jaki był zamierzony, a facet miał dobre intencje tak naprawdę. Tak, ale generalnie nie jeździ Mercedesem, a ten od bułeczki się śmieje. Dokładnie, a ten od bułeczki się śmieje, bo może nie jeździ najnowszym Mercedesem, ale jeździ... Ale Mercedesami rozwozi bułeczki. Ale Mercedesami rozwozi bułeczki, dokładnie. Dobra, dziękuję Wam za rozmowę, nie ma co cisnąć w dużej bułeczki. Tak jest. Pamiętajcie, MLM to jest normalny biznes i bądźcie... Dla cierpliwych i wytrwałych. Dla cierpliwych, wytrwałych, ludzi charyzmatycznych, kompetentnych. Dla takich także ludzi jak Jacek Dudzic, który dwa dobre lata, tak z tego co obserwuję, budował swoją markę, zanim pierwszy kurs sprzedał. A trzy lata wcześniej się jeszcze pewnie uczył tego wszystkiego. Dokładnie. Tak, jeszcze by było dobrze, gdyby pokazał, na co go stać w MLM-ie. Bo webinary no to nie jest MLM. Jeżeli pokażę, na co go stać w prawdziwym marketingu sieciowym, no to nakręcimy specjalny odcinek rozmów kontrolowanych. Weźmiemy go na Karaiby i po prostu... Na Karaiby może nie, ale na Cypr, na moją wyspę Templariuszy. Bądźcie normalni! Dziękuję bardzo za zaproszenie do filmu. O,